Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. To nie będzie jakiś tam mega długi odcinek. Wydaje mi się, że nie pisało nawet, że to będzie mega długi odcinek. Chociaż aczkolwiek teraz coś mi świta, że pewnie coś takiego napisałem, no ale mniejsza. Przesłanie, że tak powiem, leci prosto z serducha do was, a więc dzięki, naprawdę dziękuję z całego serca za całe wsparcie, jakie pokazujecie pod odcinkami z Daisy i ogólnie za całą aktywność na kanale Discordzie i tam na innych portalach, na stronach i tak dalej, te, które obecnie posiadam, więc dzięki z całego serca za całe wsparcie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym roku zorganizować jakiś giveaway, żeby co najmniej dwie osoby wygrały jakiś sprzęcik czy jakieś gry na Steamie i tak dalej. Więc mam nadzieję, że mi to uda się jeszcze do końca tego roku zrobić, bo nie ukrywam, że chciałem robić więcej tych giveawayów, tak jak to było kiedyś. No ale chwilowo, że tak powiem, jest brak hajsu na to, nie? Także jeszcze raz naprawdę z całego serca dzięki bardzo za całe wsparcie. Nawet takie pisanie komentarzy czy łapkowanie moich filmów w górę to bardzo dla mnie wiele znaczy, bo pozwala mi się to rozwijać w dalszym ciągu. A jest już nas 1630 parę osób, także spoko, mam nadzieję, że będzie nas więcej. Będzie można fajną ekipkę sobie zbudować, nawet do wspólnego grania na streamach, czy nawet właśnie, żeby tak jak teraz jest, mamy ten serwer Daisy, żeby można było wbijać i wspólnie pograć się, pobawić i tak dalej. Obstawiam, że jak nas będzie tak dużo, tak sporo, no to też jakieś tam meetupy bym urządzał, ale to gdzieś przy takiej grubszej liczbie, wiecie, gdzieś 10 koła, czy tam 20 tysięcy osób już, nie? Na kanale, no to podejrzewam, że wtedy bym takie spotkania organizował, bo na razie to za bardzo nie ma sensu. Może będą donaty, ale tak naprawdę do końca nie wiem, chociaż mogę je w każdej chwili włączyć, więc kto będzie chciał, będzie mógł zostawić donata, kto nie, no to oczywiście wyrąbane, nie? Wiadomo, to jest wasza decyzja. Ja nikogo nigdy nie namawiałem, żeby ktoś mi wysłał jakiś hajs czy coś. Mi wystarczy to, co mam z samego YouTube'a. Chociaż to nie jest na razie za wiele, ale mi to wystarczy. Ja nie narzekam na te zarobki, tak jak inni tutaj narzekają. To jest dla mnie całkiem spoko nawet. To może temat całkowicie na inny czas, że tak powiem. Naprawdę jestem podjarany, że tak powiem. To, co się ostatnio u mnie dzieje na kanale, czyli wzrost tej liczby osób, łapek oczywiście i komentarzy. Ogólnie to bardzo chciałem za każdym razem, czy właściwie od początku, żebyście zostawiali łapki w górę, z czego i tak się teraz cały czas bardzo cieszę, ale chodzi mi mianowicie, żebyście też się udzielali pod filmami. Bo to też jest spoko, mogę odpowiadać na komentarze, a z tego, co widzę, że to no. Wiadomo, jedynym nie jestem, który odpowiada na YouTubie właśnie na wszystkie komentarze, ale z tego, co widzę, no to jestem chyba w takim większym gronie, co odpowiadają każdemu na komentarze, nie? Także to jest, myślę, że spoko, bo macie ze mną taką jakąś komunikację, że tak powiem. Też zapraszam również na Discorda, możecie wbijać, link jest zawsze podany w opisie filmu, zawsze tam wszystkie informacje pod odcinkami, czy nawet nie do odcinków, są podane w opisie filmu, zawsze o wszystkim informuję, czy to na stronie, czy na Discordzie, czy no już nie wiadomo nawet na czym, nie, tak naprawdę, ale informuję za każdym razem o wszystkim. I tak jak mówię, z tymi donatami, kurde, nie z donatami, ale donaty też może będą. Tak jak mówię, z tymi giveawayami, teraz Milky Way mi się wtargnie. Z giveawayami, no to miałem taki plan, że właśnie jak już wbiję 1600 osób, no to nawet 1500 na kanale, no to właśnie chciałem robić te giveawaye dość często, ale niestety nie spodziewałem się, że no tak jak wiecie, tam w 2019 roku język mi się strasznie plącze, naprawdę. Moja mama miała wypadek.
samochodowy. Później jeszcze jakieś inne rzeczy się natrafiły, tak więc no nie spodziewałem się kompletnie tego, nie? Zostałem zaskoczony, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób wam zrekompensować właśnie przez te giveawaye, które staram się jakoś wdrożyć z powrotem na kanał. Także mam nadzieję, że do końca roku te giveawaye powrócą, a w przyszłym roku myślę, że na spokojnie będzie to już częściej. Dawajcie znać oczywiście, czy jakie byście chcieli na przykład gry też zobaczyć na streamach, czy na odcinkach i tak dalej, bo wiele nowych tytułów będzie teraz miało premierę, właściwie niedługo. Wiem, że na pewno Call of Duty Modern Warfare, chętnie bym wrzucił kampanię na odcinki, a streamuję teraz na Twitchu, to raczej wiecie, kto ogląda odcinki, czyli wszyscy praktycznie, to wie, że streamuję na Twitchu i tam prawdopodobnie, jeśli już, to będę streamował sobie nawet multicast tego z Call of Duty, Modern Warfare 2, czy tam z innych gier i tak dalej. Bo nie ukrywam, DayZ mi zaczyna się powoli przejadać. A też chciałbym, żebyście no, nie nudzili się na tym kanale. Aczkolwiek też was jeszcze zapraszam na ten serwer, na Death is Close. On będzie podany w opisie filmu. Serwer DayZ oczywiście. Tak jak mówię, próbujemy zrobić takie... Znaczy... Może ja próbuję zobaczyć mniej więcej na takich, że tak powiem, podwalinach, ile osób mniej więcej będzie grało na tym serwerze oswojonego, żeby w przyszłości, jeśli miałbym zrobić swój serwer DayZ, żeby nie okazało się, że wiecie, ja wykupię sloty, to wszystko, a nikt nie będzie grał, nie? Bo z Dead Side'em było co innego. Grało dużo osób na tym moim serwerze. Wiadomo, nie często wchodziły, ale były, chyba pamiętam, 10-15 osób grało na tym serwerze praktycznie non-stop. Aż po prostu nie znudziła im się ta gra, bo nie ukrywam, nie ma tam kontentu. Ja teraz wróciłem do Dead Side'a, myślę, że jakieś odcinki mogę spoko wrzucić na kanał. Ale mówię, tak jak mówię, wróciłem do Dead Side'a i widzę, że nic za bardzo się nie zmieniło. Można tam jeszcze parę rzeczy jakieś typu, że możesz się przenosić z jednego końca mapy na drugą, przez nieśmiertelniki, jakieś tam inne takie pierdoły, nie? Jest rajdowanie baz, jakieś tam inne eventy się pojawiły, ale to tak nic szczególnego. Oczywiście wrzucę z Dead Side'a, żebyście zobaczyli co i jak, co się tam zmieniło. I naprawdę dzięki jeszcze raz za to wsparcie, które mi cały czas dajecie. To jest dla mnie mega pomocne. Mega motywujące, naprawdę. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, nie? I myślę, że byłoby to w zasadzie na tyle. Chciałem zrobić taki odcinek, aby wam właśnie podziękować za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, że mnie tak wspieracie na kanale. To głównie chciałem do tego, tak powiem, nawiązać w tym krótkim odcinku. I nie chciałem tego w zasadzie montować jakoś, tylko chciałem wam dać to nagranie głosowe, zwłaszcza, że tak powiem, z pierwszej ręki, żeby nie było montowania i tak dalej, żebyście usłyszeli to, co mam do powiedzenia, bez montażu. Oczywiście tam w tle coś leci, jakaś gierka czy jakiś tam klip, ale tak jak mówię, chciałem, żebyście, że tak powiem, z pierwszej ręki mieli te informacje ode mnie, bez żadnego montażu i tak dalej. Staram się cały czas coraz lepiej te odcinki, że tak powiem, montować i robić coraz lepsze materiały. Także naprawdę już po raz któryś dzięki wam naprawdę serdeczne, mega to dla mnie znaczy. I do zobaczenia na odcinkach czy na streamach, bo streamy będą głównie tylko weekendy, ewentualnie czasami będą zaczynały się w piątki. Tak więc dzięki serdeczne, trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru. Hey, hey.